Głowa sowy, jeżeli popatrzymy na ilustrację albo na fotografię, wydaje się bardzo duża. W ogóle ciało sowy wydaje się bardzo duże, a tak naprawdę powoduje to obfite upierzenie, które ma chronić sowę przed zimnem, przed warunkami atmosferycznymi jakimiś niekorzystnymi. Natomiast właśnie ta czaszka jest stosunkowo niewielka, z bardzo dużymi otworami na oczy. Te oczy u sów są wyjątkowo duże, muszą wychwytywać jak najmniejsze nawet ilości światła. U różnych gatunków oczywiście jest to, się to zmienia, bo trzeba wspomnieć o tym, że nam sowa wydają się sowy takimi gatunkami nocnymi, natomiast one oczywiście również mogą polować w dzień i są gatunki, które jak suweczka polują o zmierzchu, sowa błotna polują wyłącznie w dzień. A są gatunki jak pomykówka czy puszczyk, gdzie ich wzrok jest przystosowany do polowania w miejscach, gdzie jest bardzo, bardzo ciemno, a więc nawet wewnątrz budynków. I tam tą główną rolę jakby umożliwiającą schwytanie jakiegoś mysz czy szczura czy inną ofiarę przejmuje słuch wówczas. To jest też taki zmysł, który u sów jest wybitnie rozwinięty. I to w czaszkach też widać, ponieważ na przykład otwory uszne są usuwane niesymetrycznie, stąd jeżeli gdzieś zobaczymy sowę, która kręci w takie ósemki głową, to z jednej strony może być taka sytuacja, że ona odstrasza nas jako potencjalne zagrożenie, ale z drugiej ona również stara się namierzyć bardzo precyzyjnie dźwięk, czyli kierunek, z którego my podchodzimy. Czasami zdarza się, że wędrując sobie gdzieś wieczorem w pobliżu cmentarza, w pobliżu kościoła, jakiegoś opuszczonego parku, ruin, na naszą głową przeleci coś dużego bezszelestnie. W ogóle tego nie usłyszymy, tylko nagle zobaczymy jakiś cień, który przemyka i to najczęściej będzie sowa. Może nas ta sytuacja przestraszyć, zwłaszcza jeżeli za chwilę usłyszymy jakiś dziwny dźwięk, bo to nie musi być pohukiwanie. Sowy mają niezwykle rozbudowaną gamę głosów kontaktowych, ostrzegawczych, a więc ten dźwięk może nas dodatkowo wystraszyć. To, że nie usłyszeliśmy tej sowy, spowodowane jest bardzo specyficzną budową piór i skrzydeł sowich, które posiadają cechy rozpraszające jakby fale powietrza napierające na to skrzydło i wyciszające jednocześnie przez to sowi lot. Co to sową umożliwia? Otóż z jednej strony mogą, latając stosunkowo wolno, zbliżyć się do ofiary bezszelestnie i schwytać ją, a z drugiej, posługując się słuchem do polowania, nie zagłuszają sobie w czasie lotu odbioru różnego rodzaju sygnałów, które mają docierać do ich uszu. Na naszym stanowisku znajdują się również takie miejsce, gdzie można przeprowadzić taką prostą analizę wypluwek albo zrzutek sowich. To też jest taka specyficzna cecha tych ptaków. Otóż swoje ofiary, jeżeli tylko ich wielkość to umożliwia, zjadają w całości. Dostają się one do żołądka i tam te części, które sowa nie jest w stanie strawić, czyli czaszki, jakieś kości, są owijane niejako w sierść ofiar najczęściej i później zwracane w postaci takich wałków albo kulek.